Postroją się jeszcze i oddam ich w Państwa ręce. Miejska Orkiestra Tenta Cieszynianka. Zagrzejcie ich do walki brawami na to ostatnie strojenie i ostatnie przygotowanie. Orkiestra Denta od 1945 roku zaczęła działać przy zakładach elektromaszynowych Celma. Później założono w Cefanie drugą orkiestrę w 1950 roku, 5 lat później. Dyrygentem w 1962 został pan Jan Gruchel. Zakłady się Cefana z Celmą się połączyły, orkiestry też się połączyły. No i później nazwę Cieszynianka Orkiestra Denta przyjęła w 2003 roku, a od 2001 próby orkiestry odbywają się właśnie w COKU, czyli w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Orkiestra oczywiście wielokrotnie towarzyszy przeróżnym wydarzeniom w naszym mieście. Są na przeglądach, są na konkursach, festiwalach orkiestr dętych. No i dzisiaj na jarmarku świętego Mikołaja na rynku w Cieszynie też ich nie może zabraknąć. Panie Franciszku, bardzo proszę, Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa niezmiernie serdecznie. Thank you.
Nocnej anioły.